Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Muszynie Zdrój w ogrodach sensorycznych. Tu ma być jakaś muzyka o miłości, zaraz się dowiemy. Tu mamy wieżę widokową. Oni się opalają wszyscy. No mamy dzisiaj niedzielę, 17 września. Coś tam grają. No, pieniądze przygotować, będzie wyrabować. Nie mam. Kto nie ma mieć, to w domu nie siedzi. Tu coś grają. Tu jest grane. To tu jest grane. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Lody dla ochłody. Pieniądze przygotować, będziemy rabować. Gdańsk, czerwony korsarz. Zostaw moją kamerę, ja jestem dziennikarzem, Gamoniu. Dzwoń na policję, dzwoń, kurturny jeden. Ty trąbo jedna, co ty mnie tu straszysz, ormowcu, ormowcu. Telewizja Narodowa Gdańsk. Nie, proszę pana, bardzo bym prosił tutaj nie chodzić. Przy pana to każdy może chodzić. Przecież to jest dla wszystkich. Oczywiście. No to pan sobie teren kup, prywatny kup. Nie, absolutnie nie. Daj pan spokój.
pawilonie muzycznym takie spotkanie na dziś przygotowano, a my wspominamy z Państwem piosenek sprzed lat o takiej właśnie miłosnej, miłej tematyce. A teraz kolejna piosenka z repertuaru Anny Janka. Radość najpiękniejsza. Przeszkadzanie w pracy dziennikarzowi. Spadaj! A co, na ty jestem z tobą? Śpiewa, pogoda ładna, słońce świeci i piękne widoki macie tutaj. No proszę Państwa, Pomorska Telewizja Narodowa dla Was specjalnie z Muszyny Zdrój, gdzie tutaj można nie tylko widoki oglądać, ale muzyki posłuchać, śpiewa Bajor. Pawilon muzyczny. Gitary są nawet też, zegarki i fortepiany.
Łaski zamysł. Pani śpiewała przed laty Anna Jantar, nazywana bursztynową dziewczyną, uwielbiana przez swoją publiczność. A teraz wielki przebój, światłowy. Na pewno wszyscy doskonale Państwo znacie tę piosenkę. Bez damy oczy, cały mnie mocno. Jak już całować, to mocno, prawda? Całuj mnie mocno. Bez damy oczy. Bardzo to umówmy się, bo ja pana nie mam tam. Przepraszam. No, do drugie, dobrze? Dobra. Całuj mnie mocno śpiewają. Oni wszyscy całują. A tutaj piękne widoki, domki są. Idziemy dalej. Nie będziemy wszystkiego nakręcać. Ważne, że byliśmy w ogrodach sensorycznych, czyli pawilon muzyczny mamy tutaj. No i tu koncerty bywają, odbywają się. Tak to widać. Tutaj mamy jakiś domek na wodzie. Tu opalają się wszyscy tam. Słońce mocno grzeje, chociaż ciała nie wystawiają, ale się opalają. Jak się można opalać w ubraniu, to ja nie wiem. U nas w Gdańsku tak się nie opalają. Trzeba się rozebrać. No trzeba się rozebrać, żeby się opalać. Tak to się nie nagrywać. A pani tak nie widać, co pani chce? Nie rzucę sobie. A pani jest w miejscu publicznym, proszę panią. Co pani sobie może życzyć? Sobie nie życzy. Tu niech się chowa. Tam jest wieża widokowa. Może pójdę na wieżę widokową, jeszcze tam nie byłem. Zobaczymy jak na wieży widokowej, co tam widać. A nie było ludzi do wyrywania? O Lali. To może jeszcze lepszy widok będzie z tej wieży, no ale dużo wyżej nie jest. Co Lali? Opalają się na leżakach bez... No, w ubraniach, przepraszam. No, tak się nie opali. W Gdańsku to się opalają na plaży. No, czasami jak jest zimno, to też. A to schody są. Schody. Idziemy teraz na wieżę. No byłem na wieży zamku, teraz jestem tutaj. Taka wieża widokowa raczej. Ładnie. Chodzimy na górę. Te schody mamy. Jak widać. Ale z góry lepiej widać, jak zawsze. Z góry lepiej widać. Jeszcze trochę. Będziemy podziwiać te piękne widoki. Małopolska. Już chyba góra. Już jest koniec. Tu już jest koniec schodów, nie widać. Koniec schodów. O, tutaj widać już wszystko. No rzeczywiście, z góry lepiej widać. O, pira się drogowi. O, zawsze z góry lepiej widać. Jak teraz widać.
widać te domy na górze. No i zamek pięknie widać teraz. Cały zamek. Zamek będzie 30 września uroczyście otwarty. No pewnie przyjadą oficjele. Z naczelnikiem państwa polskiego pewnie. Wszedną wstęgę. No wieżę zbudowali nową. Bo jej nie było, tam były ruiny. Tam były ruiny tego zamku. Teraz jest zamek jak nowy prawie. Kawiarnia jest, podest widokowy. No jeszcze nieczynne wszystko, ale będzie czynne 30 września. Jak powiedział mi burmistrz. No. Ogrody sensoryczne. No. Tak to wygląda. Pięknie. Pozdrawiam wszystkich widzów Pomorskiej Telewizji Narodowej Gdańsk. Czerwony Korsarz. Jak wiecie, dla was specjalnie z Muszyny Zdrój. Ahoj.